Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym Ekstralajwie. Jak co miesiąc spotykamy się na spotkaniu z prelegentami, z absolwentami studiów, nie prelegentami, chociaż dzisiaj są oni prelegentami, ale z absolwentami studiów analiza taktyczna lub rozumienie gry. Dzisiaj jest z nami Fabian Tatarski. Cześć Fabian. Cześć wszystkim. I Fabian jest trenerem, który przygotował pracę podyplomową na studiach rozumienie gry pod tytułem Działania Oleksandra Zinchenko w modelu gry Arsenalu Londyn. I za chwilkę podzieli się swoją prezentacją i tematem, który nam przedstawiał podczas obrony. Natomiast, żeby jeszcze kilka słów powiedzieć o Fabianie, to kiedy był na studiach, nie pracował tak jak teraz w Akademii Stali Rzeszów w roczniku U12, tylko w innym klubie. Fabian, opowiedz może kilka słów o tym, gdzie wcześniej pracowałeś, bo teraz już powiedziałem, gdzie jesteś. Okej. Zaczynając studia, pracowałem w Orle Piaski Wielkie. Jest to, można powiedzieć, klub z poziomu grassroots w Krakowie. I tam pracowałem jako pierwszy trener w kategorii U10 i w kategorii U13 jako asystent. I już wtedy można powiedzieć, że miałem takie zapędy analityczne, bo już z tymi chłopcami w U10 staraliśmy się nagrywać wszystkie mecze, sparingi i gdzieś sobie ten materiał zbierałem, a czasami też z chłopakami omawiałem. I myślę, że robiłem to podobnie jak robię to teraz, bo często to były spotkania takie z jednym zawodnikiem albo na przykład z kilkoma. I później idąc na studia, zdobywając kolejną wiedzę i takie, można powiedzieć, nowe spojrzenie na wiele rzeczy, po prostu udało mi się gdzieś z tą wiedzą i umiejętnościami przebić wyżej i teraz mogę pracować w Stali Rzeszów jako trener właśnie analityk w sztabie w zespole U12. No i pięknie. Mamy nadzieję, że kolejni absolwenci będą awansować w tej hierarchii piłkarskiej, chociaż nie zawsze też awans musi się wiązać, tak jak w Twoim przypadku, z piłką na przykład seniorską, tylko właśnie po prostu ze zmianą klubu i trochę pewnie lepszym środowiskiem, które występuje w Rzeszowie. Dajcie znać jeszcze, czy nas dobrze widać, czy nas słychać, tak żebyśmy mieli tutaj 100% pewności, że za chwilkę, jak udostępnimy ekran Fabiana, to wszystko będzie w porządku. Ja jeszcze tylko wspomnę, że my, jak zawsze, nie możemy używać tutaj filmów, no bo wtedy zostalibyśmy wyrzuceni z Facebooka i YouTube'a, ale Fabian przygotował dla Was niespodziankę, także dla wytrwałych będzie coś ciekawego, także zostańcie z nami. Komentujcie tutaj, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, być może na przykład dotyczące pracy w aktualnym klubie, w którym znajduje się Fabian, albo z tą kategorią wiekową, no to też śmiało zadawajcie, bo jest to odpowiedni moment na to, żeby przepytać i przemaglować tutaj Fabiana i skorzystać nie tylko na tym, co za chwilkę będzie prezentował, ale też na tym, z czym się na co dzień mierzy. Dawid Paczka nam tutaj potwierdza, że wszystko jest w porządku. Także Fabian, oddaję Ci głos, udostępniam ekran. Widać już Twoją prezentację, Okej. więc możesz zaczynać. Super. Dzięki za to przedstawienie. Jedną rzecz muszę tutaj sprostować, bo chciałem zacząć od przedstawienia się. Już tutaj do mnie jeden trener napisał, bo rzeczywiście pracowałem jako trener analityk w zespole U12, natomiast od tego tygodnia zostałem przeniesiony do sztabu drużyny U19. Także myślę, że tutaj na bieżąco pewne rzeczy będzie trzeba mówić. Jeśli chodzi o takie wprowadzenie i to, gdzie pracowałem, no to już tutaj Paweł poprosił mnie wcześniej na wstępie, więc to sobie pominiemy i przejdziemy po prostu do tego, po co się dzisiaj spotkaliśmy, czyli żeby przedstawić działania Oleksandra Zinchenki, no i cały model gry w Arsenalu. Często zadawano mi pytanie, dlaczego Zinchenko? I myślę, że to dlatego, że to jest taki piłkarz trochę można powiedzieć nietypowy,
bo bardzo mało jest zawodników, którzy tak płynnie zmieniają swoje role, czy to w trakcie kariery, zmieniając swoje pozycje, czy w trakcie po prostu jednego meczu, grając na różnych pozycjach. I też to się wiąże z tym, jakie zadanie zostało nam przed nami postawione na studiach, gdzie mieliśmy przygotować pracę końcową. I dużo myślałem o tym, o czym będzie moja praca, a jako kibic Arsenalu postanowiłem na początku zrobić i przygotować taką analizę całościową zespołu, tego jak sobie radzili w sezonie 2022-2023. Natomiast oglądając te mecze i tak kolejka po kolejce, bo obejrzałem wszystkie 38 kolejek, zauważyłem, że po prostu we wszystkich fazach, we wszystkich momentach gry ta osoba z Inchenki się po prostu pojawia. Czy to jest budowanie gry, czy to jest rozwijanie gry, czy to jest finalizacja, czy podczas bronienia pola karnego naprawdę miał bardzo dobre zachowania i bardzo dobrze realizował swoje zadania na boisku, więc myślę, że to do tego. I co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj czeka nas system gry Arsenalu w sezonie 2022-2023, zasady organizacji funkcjonalnej, metodologia baz, stref funkcjonalnych, pięter, zależnie od tego, jak ktoś je nazywa. No i 23 zachowania indywidualne w różnych momentach gry, tak jak wcześniej wspomniałem, i materiały wideo do pobrania, o których mówił Paweł i które będą dostępne w trakcie albo po prostu prezentacji. Okej. Zaczniemy sobie od statystyk zawodnika. Takie ogólne, no to 26 lat, wiadomo, Ukraina, pozycja lewy obrońca. I takie dwie, można powiedzieć, najważniejsze w piłce nożnej statystyki, czyli gole i asysty. Jeden gol i dwie asysty przez cały sezon. To może się wydawać bardzo mało. Natomiast właśnie szkoda, że nie mogę pokazywać filmików, bo oglądając po kolei te wszystkie filmiki, które dla Was przygotowałem, doszlibyśmy do wniosku, że pomimo tutaj jednego gola i dwóch asyst, to on tak naprawdę uczestniczył w kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu zdobytych bramkach przez zespół. I to tak naprawdę widocznie uczestniczył, czy to zaliczając asysty drugiego stopnia, czy gdzieś bardzo fajnym ruchem, ściągając przeciwników, czy też zmianą strony, co po prostu było kluczowe dla zdobycia gola. No i podania, 65 podań w meczu, 88% skuteczności. Kolejna statystyka, liczba występów, 27, w pierwszym składzie 96%, 18 razy schodził z boiska, 11 razy był poza składem i średni czas w meczu to jest 79 minut. I te 11 razy poza składem były związane z kontuzjami, jakie miał zawodnik, i o tym też może świadczyć to, że jeśli był zdrowy, no to 96% razy był w pierwszym składzie, tylko raz zaczynał mecz z ławki. Statystyki, które teraz pokazuję, są pobrane z Y-Scouta. Podania progresywne 9,54, biegi progresywne 2,56, dośrodkowania 1,69 i tak dalej. To wszystko możecie sobie przeczytać. Natomiast same statystyki niewiele nam mówią, dlatego mamy teraz pokazany ranking wśród obrońców Premier League. Wszystkich obrońców, niezależnie ile zagrali. Chyba tam był wymóg, że musieli zagrać 5 meczów, albo było to coś koło 180 minut, żeby po prostu brali udział w tym rankingu. I możemy zobaczyć, że był bardzo wysoko, jeśli chodzi o skuteczność podań, był bardzo wysoko, jeśli chodzi o podania progresywne, ilość na mecz, był bardzo wysoko, jeśli chodzi o biegi, ale natomiast był bardzo nisko i tutaj jest jedynie zły kolor pokazany. Tutaj powinno być na czerwono, bardzo nisko jeśli chodzi o dośrodkowania jak na obrońców, bardzo nisko jeśli chodzi o średnią długość podania, i już takie statystyki mogą nam pokazywać charakter i taką boiskowy opis tego zawodnika, że to jest zawodnik, który mało razy wchodzi w pojedynki, zarówno w ataku jak i w obronie, zawodnik, który mało razy schodzi do boku, mało razy dośrodkowuje w pole karne, raczej stara się grać na 1-2 kontakty, na bliską odległość, raczej poprzez ten ruch i grę kombinacyjną stara się tworzyć progresję w grze. Jeśli chodzi o model gry, to ja wyróżniam takie cztery główne założenia modelu gry i to oczywiście każdy może sobie założyć po swojemu. Ja wyróżniam w modelu gry zasady gry, które są niezależne od systemu, organizację strukturalną, organizację funkcjonalną i model pracy z zespołem.
Jeśli chodzi o dzisiejszą pracę, to zajmiemy się organizacją strukturalną, ale przede wszystkim też organizacją funkcjonalną, która jest zdecydowanie ważniejsza, co zaraz będę chciał udowodnić. Jeśli chodzi o organizację strukturalną, to Arsenal grał 1-4-2-3-1. Jeśli chodzi o skład, no to tak najczęściej wyglądał. Zinchenko na lewej obronie i resztę albo wiecie, albo właśnie widzicie. Okej. Okay. Jeśli chodzi o organizację strukturalną, tak naprawdę to jest wszystko. Teraz przechodzimy do organizacji funkcjonalnej. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli z tym styczności, organizacja funkcjonalna to jest to, jak zawodnicy na boisku są ustawieni nie na papierze, ale jak rzeczywiście na boisku. I teraz dla przykładu z czasopisma internetowego The Athletic pobrałem obrazki, które przedstawiają sieć podań zawodników między sobą trzech klubów, które grają na papierze tym samym systemem, bo i Arsenal można powiedzieć, że gra 4-3-3, Manchester City 4-3-3 i Liverpool 4-3-3, natomiast widzimy, że w Arsenalu skrzydłowi są szerzej rozstawieni od bocznych obrońców, w City jest bardzo podobnie i jest to jeszcze bardziej uwidocznione, natomiast w Liverpoolu to boczni obrońcy są najszerzej na boisku, a skrzydłowi raczej częściej schodzą do środka na piłki prostopadłe. Więc wśród tych ustawień jeszcze bardzo dużo zależy od tego, jak zawodnicy będą się przesuwać, w jakie będą wbiegać przestrzenie. I mniej więcej na tym polega organizacja funkcjonalna. I tutaj taki cytat, który ostatnio mi się trafił z Luisa Enrique. Rysunki taktyczne mają sens, ale nie ma na świecie drużyny, która gra 4-3-3, czy 5-2 lub 3-4-3, ponieważ zmienia się to w sposób ciągły w zależności od tego, gdzie znajduje się piłka i jaka jest sytuacja w grze. Gdy mamy piłkę, gramy w ustawieniu 4-3-3, kiedy dochodzimy do fazy rozwijania, gramy w ustawieniu 3-4-3, a kiedy jesteśmy w końcowej fazie, inaczej i tak dalej. Czyli to po prostu cały czas się zmienia od tego, czy mamy piłkę, czy nie mamy piłki, czy jesteśmy niżej, czy jesteśmy wyżej. I teraz tak, organizację funkcjonalną w moim takim, w mojej filozofii gry dzielę sobie na fazy gry i tutaj mam dwie fazy, tylko dwie. Fazę ataku i fazę obrony, która jest podzielona, każda z nich, na cztery momenty. Na fazę ataku jest podzielona na budowanie, rozwijanie, finalizację i reakcję na stratę, a faza obrony na kierunkowanie gry, zamykanie, obronę pola karnego i reakcję na odbiór piłki. I teraz tak, mamy klasyczny podział boiska i stosując się do klasycznego podziału boiska, moglibyśmy uznać, że budowanie gry będzie w strefie niskiej, rozwijanie gry w strefie średniej, a finalizacja w strefie wysokiej. Natomiast nie zawsze możemy tak zrobić, ponieważ wiemy, że przeciwnik może nas presować wysoko, a może stanąć bardzo nisko, więc wtedy będziemy budowali już w strefie średniej. Dopiero w strefie średniej, także ciężko jest to po prostu jakoś tak ułożyć i w tym bardzo pomogły mi tutaj wykłady z dyrektorem Akademii Widzewa Łódź, z Maciejem Szymańskim, który przedstawił nam na studiach filozofię PAS, które można też nazywać piętrami, czy właśnie strefami funkcjonalnymi i one uzależnione są od rozstawienia zawodników na boisku. I tak jak jesteśmy w fazie ataku, wyznaczamy sobie cztery strefy. Strefa zero to jest przestrzeń do pierwszej linii pressingowej przeciwnika. Strefa pierwsza to jest przestrzeń między pierwszą linią pressingową a drugą linią pressingową, czyli między linią ataku i linią pomocy najczęściej. Strefa druga to jest strefa, w której jesteśmy przed ostatnią linią obrony przeciwnika, najczęściej przed środkowymi obrońcami, i strefa trzecia za plecami przeciwnika mamy przed sobą już tylko bramkarza i bramkę. I w fazie obrony jest dokładnie tak samo, natomiast to my i nasz zespół wyznacza strefy. Strefa 0, gdzie będziemy starali się kierunkować grę, strefa 1 i strefa 2, gdzie będziemy zamykali grę, i strefa trzecia, gdzie będziemy bronili pole karne. I przejdziemy właśnie sobie do tego, jak to dokładnie wygląda. Budowanie gry, strefa 0, strefa 1, czyli jeśli piłka jest w strefie 0, przed pierwszą linią pressingową, no to będziemy w momencie budowania gry, będziemy starali się przekazać piłkę do strefy 1 albo wyżej, bo możemy przecież bezpośrednio zagrać do strefy trzeciej. Rozwijanie gry, jeśli dostarczymy piłkę do strefy pierwszej, tutaj rozwijamy między pierwszą a drugą, często ta piłka chodzi między tą formacją pomocy, i finalizacja gry, kiedy ze strefy drugiej
kiedy w strefie drugiej uzyskamy piłkę otwartą, staramy się jak najszybciej zdobyć strefę trzecią i skończyć akcję. Natomiast reakcja na stratę jest zaznaczona z boku, ponieważ ona może wystąpić w każdej strefie i uzależniona jest nie od miejsca na boisku, a od tego, od indywidualnej oceny zawodnika, konkretnych momentów, kiedy będziemy szli do skoku, a kiedy będziemy obniżali i odbudowywali. I teraz możemy to zobaczyć na grafice. Piłka w strefie 0, tutaj mamy strefę 1, tutaj mamy strefę 2 i strefę 3. I w obronie jest podobnie i tak jak mówiłem, jeśli piłka jest w strefie 0, to jesteśmy w momencie kierunkowania gry, cały czas naszym celem jest odbiór, natomiast będziemy raczej szli mocno w działania pressingowe, w doskok, w chęć odbioru piłki. Jeśli piłka znalazłaby się w strefie pierwszej lub drugiej, to idziemy w zamykanie gry, raczej staramy się utrzymać ustawienie, zamknąć przeciwnika na jednej stronie, żeby z powrotem wycofali się do strefy 0. I jak przeciwnicy uzyskają piłkę otwartą w strefie drugiej, no to przechodzimy już w działania obrony pola karnego, nie dopuszczamy przeciwnika, żeby zdobył nasze plecy i reakcja na odbiór, dokładnie tak jak reakcja na stratę, może wystąpić w każdym momencie i jest uzależniona od sytuacji na boisku, a nie od tego, gdzie po prostu się na nim znajdujemy. I tutaj dokładnie tak samo, tylko piłka już jest w strefie pierwszej. Strefy też nie muszą być prostą linią. OK. I w ten sposób myślę, że wytłumaczyłem wystarczająco już właśnie podział na te strefy, momenty i tak dalej, jak ja widzę piłkę nożną, jak ja widzę analizę też gry zespołów czy zawodników. I teraz przejdziemy dokładnie do tego, co robił Arsenal, co robił Zinchenko w konkretnych momentach i fazach gry. I zaczniemy sobie od fazy ataku, od momentu budowania gry. I tutaj celem no to minięcie pierwszej linii pressingu przeciwnika i zmiana struktury z 4-2-3-1 na 1-3-2-5, czyli to popularne wejście bocznego obrońcy do środka. I taką strukturę Arsenal chciał budować, tworzyć w budowaniu gry. 1-3-2-5. I jak to robił? Poprzez działania indywidualne zawodnika. Szerokość przeciwko wysokiemu pressingowi, to jest pierwsze działanie i będziecie mogli tutaj zobaczyć sobie na animacji. Jeśli Arsenal miał zbudowaną strukturę 3-2-5, ale przeciwnik bardzo wysoko presował, to najczęściej Zinchenko wycofywał się z powrotem na szerokość, wracał do czwórki, żeby po prostu stworzyć linię podania bezpieczną. I teraz będziemy to widzieć na screenach. Tutaj mieliśmy to zbudowane 3-2 i tam jest piątka zawodników ofensywnych, ale jest bardzo wysoki press Manchesteru City. Dalej na bramkarza bardzo wysoki press, kolejni zawodnicy dobiegają, więc widzimy, że Zinchenko już rozszerza i teraz jest już całkowicie szeroko, więc takie zachowanie się po prostu powtarzało, kiedy przeciwnicy mocno presowali. Drugim zachowaniem jest wejście w środek, gdy piłka była zagrana w prawy sektor. Więc jeśli piłka była zagrana w ten sektor, to z czwórki automatycznie przechodził do środka. Ósemka szła wyżej i znowu mieliśmy zbudowane 3-2-5. I teraz to mamy znowu na grafice przeciwko Manchesterowi City. Ten pressing już nie jest taki wysoki, już nie jest taki mocny. Tutaj środkowy obrońca będzie zagrywał od razu bezpośrednio do skrzydłowego, więc Zinchenko automatycznie schodzi do środka i znowu mamy zbudowane 3-2 i tam jest piątka atakujących. Jeśli chodzi o trzecie działanie zawodnika w tej fazie, w tym momencie gry, to wejście w środek przez wprowadzenie, czyli jeśli otwieraliśmy i budowaliśmy grę w lewy sektor przez Zinchenkę, zależnie od zachowania tego przeciwnika presującego, najczęściej Zinchenko mógł wprowadzić piłkę do środka i zagrać dalej. OK, to jest wejście w środek i teraz widzimy, jeśli przeciwnik blokował linię do gry do przodu, następowało wprowadzenie do środka, najczęściej zagranie do stopera i znowu mogliśmy mieć zbudowaną strukturę, którą chcieliśmy mieć zbudowaną. Teraz na przykładzie z Chelsea tak samo, przeciwnik podchodził od tej linii,
od tej strony, więc Zinchenko wprowadzał do środka, zagrywał do stopera i znowu mieliśmy zbudowane 3-2-5. Ciekawym zachowaniem było zachowanie tutaj nie tyle indywidualne, co grupowe i była to rotacja trójkowa, w której Gabriel Jesus jako dziewiątka bardzo nisko schodził do środka, a jego miejsce wypełniał Martinelli, dzięki czemu robiło się dużo miejsca w tej przestrzeni boiska, którą atakował Zinchenko. I teraz mamy to na grafice. Gabriel Jesus schodzi bardzo nisko do rozegrania, Martinelli uzupełnia jego pozycję i Zinchenko wbiega na piłkę długą, która może być zagrana. I naprawdę szkoda, że nie mogę wam teraz pokazać filmiku, bo dokładnie po takiej sytuacji w tym meczu padł gol chyba na 1-0. Kolejne zagranie, jedno z najważniejszych, za które tak naprawdę najbardziej można doceniać Aleksandra Zinchenko, to dawanie opcji przód pomiędzy tymi przeciwnikami, którzy chcieliby iść do presu. I on bardzo dobrze czytał momenty, kiedy iść w szerokość, kiedy zostawać tutaj między i stwarzać właśnie tą opcję przód, żeby można było przyspieszać grę do przodu, a nie ciągle budować pod tą pierwszą linię pressingu. I teraz widzimy właśnie to ustawienie. Tutaj mamy trójkę i tu jest dwójka, czyli dalej mamy to 3-2. I tutaj mamy kolejny screen z tej samej akcji, czyli zawodnik, który był tutaj ustawiony, mijamy całą pierwszą linię pressingu i automatycznie w tej sytuacji przyjęcie kierunkowe z otwarciem i progresja gry do przodu. I podobnie z Manchesterem City. Ustawienie między przeciwnikami w kieszeni czy w dziurze, jak ktoś tylko to nazywa, i progresja w grze. Drugim takim zależnością, która występowała w grze, to jeśli Zinchenko dawał opcję przód, a przeciwnik zamykał go cieniem, to bardzo często zwalniała się przestrzeń do bezpośredniego podania do skrzydłowego, czy to do strefy pierwszej, jeśli trochę obniżył, czy bezpośrednio do strefy drugiej, a przecież tego chcemy, żeby zagrać jak najszybciej, jak najwyżej, więc jeśli Zinchenko schodził i z nim szedł skrzydłowy, który mógłby go presować, no to następowało bezpośrednie podanie i też jego rola była spełniona. Teraz widzimy, że skrzydłowy stąd zszedł z Zinchenko 1-1 i stworzyła się przestrzeń tutaj akurat do wybiegającego w tą przestrzeń stopera, natomiast już tutaj tak samo, wejście w środek i bezpośrednie zagranie do skrzydłowego i od razu znajdujemy się w strefie drugiej, bo tutaj jest druga linia pressingowa, więc Martinelli znajdował się od razu po tym podaniu w strefie drugiej. Ok, jeśli chodzi o budowanie gry, to tak naprawdę wszystko. Przechodzimy do kolejnego momentu, czyli rozwijania gry, który toczy się w strefie pierwszej i w strefie drugiej. I tutaj zadaniem drużyny jest przeniesienie gry wyżej, czasami zmiana struktury aż do 2-3-5, co będzie za chwilę pokazane. Czyli mamy piłkę otwartą, teraz jest piłka otwarta, przenosimy grę wyżej i możemy stworzyć strukturę 2-3-5, czyli też prawy obrońca schodzi do środka i tworzymy taki stożek, można powiedzieć, zabezpieczający atak i pozwalający cały czas utrzymywać się przy piłce. Teraz mamy 3-2-5, czyli tą strukturę, w której chcieliśmy budować grę. Piłka jest w strefie 0, więc grę budujemy, nie rozwijamy. Natomiast teraz piłka jest w strefie pierwszej lub drugiej i już White schodzi do środka, żeby tutaj zabezpieczać atak, bo przechodzimy do strefy drugiej lub pierwszej. A tutaj mamy rozwijanie gry przeciwko obronie niskiej. Piłka akurat teraz jest tutaj, ale przed chwilą zapewniam was, że była tutaj, więc piłka była w strefie drugiej lub pierwszej, więc stworzona została struktura 2-3-5, nastąpiła zmiana strony i po tej akcji też padł gol, co zobaczycie w materiałach, które wam podeślę. Jeśli chodzi o działania zawodnika, to w tym momencie gry to było przyspieszanie gry, podania penetrujące i wsparcie do przeniesienia. Przyspieszenia gry i podania penetrujące pokazuję razem, bo zarówno jedno, jak i drugie trochę się łączy, bo można grę przyspieszać właśnie poprzez podania penetrujące lub na przykład szybsze prowadzenie. Ok,
I tutaj mamy akcję w meczu z Liverpoolem. Mamy 3 plus 2 i tych 5 zawodników, często zrywających krycie. Można też to było nazywać 3, 2, 2, 3, zależnie jak ktoś sobie to nazywa. Mamy opcję przód. Mamy to przyjęcie z otwarciem, prowadzenie, przyspieszanie gry i akcję Zinchenko kończy strzałem. To jest jedna akcja. Zaczynała się tutaj, Zinchenko był ustawiony w dziurze ponad pierwszą linią pressingu, dostaje podanie, otwiera się w tej przestrzeni, przyspiesza grę. Tam jeszcze było kilka podań, ale akcja kończy się jego strzałem, jego wykończeniem. Tak samo tutaj, bardzo podobnie. Podanie penetrujące najpierw Odegaarda do Zinchenki ustawionego nad linią pressingu i kolejne od razu przyjęcie z otwarciem i podanie penetrujące między przeciwnikami. I kolejne, Zinchenko ustawiony tutaj, najpierw dostał piłkę między tych dwóch presujących tutaj zawodników i od razu po tym zagranie penetrujące do kolejnego zawodnika ustawionego w dziurze. To jest właśnie przyspieszanie i podania penetrujące. Kolejnym działaniem w tym momencie gry było wsparcie do przeniesienia. Czyli obniżenie swojej pozycji, jeśli chcieliśmy zmieniać stronę gry, żeby móc przenieść grę na drugą stronę. I to będzie na dwóch grafikach. Czyli tutaj wyjście z tej przestrzeni niżej i zmiana strony w dwóch podaniach. I bardzo podobnie w drugą stronę, od lewej do prawej w dwóch podaniach. OK. I tak tym sposobem zamykamy moment rozwijania gry i przechodzimy do nie ostatniego, ale kolejnego momentu w fazie ataku, do finalizacji gry. I tutaj zadaniem drużyny jest wypełnienie pola karnego i zakończenie ataku strzałem. I najczęściej to właśnie już się kończyło w tej strukturze 2-3-5, którą pokazywałem na grafice z Tottenhamem. Czyli bardzo duże zawężenie, zaciśnienie tego ataku, wysokie podejście obydwóch stoperów, żeby po prostu przy stracie reagować, ale to będę mówił przy reakcji na stratę. Teraz jesteśmy w momencie finalizacji. OK. I tutaj pojawiły się 4 działania indywidualne zawodnika. Pierwszym z nich było zabezpieczenie ataku. I Arsenal oprócz tego, tak jak mówiłem, że tworzył ten stożek, to każdy z zawodników miał swoją strefę. Zinchenko zabezpieczał lewą półprzestrzeń przed polem karnym, prawy obrońca prawą półprzestrzeń i środkowy pomocnik środkową, a stoperzy zabezpieczali atak i wszystkie wybicia piłki. I teraz będziemy mieli kilka screenów. Tutaj mamy właśnie tych 3 zawodników. Tutaj jest 5 atakujących. W tej sytuacji będzie strata piłki. Zinchenko ją odzyskuje od razu i dośrodkowuje do uderzającego Nketiah'a w polu karnym. Czyli to zabezpieczenie ataku pozwala nam nawet nie tracić piłki. Tam nie było reakcji na stratę, tam po prostu było zabezpieczenie ataku. Przy stracie ta piłka spada pod nogi i chodzi o to ustawienie zawodników. Wsparcie utrzymujące. Jeśli skrzydłowy miał sytuację 1-1, to nie potrzebował wsparcia utrzymującego. Natomiast jeśli miał sytuację, tak jak jest tutaj, 1-2, to już to wsparcie utrzymujące się pojawiało, to była bezpieczna linia podania, tak żeby można było właśnie czy to zmienić stronę, czy jeszcze wycofać piłkę dalej, żeby po prostu tą piłkę utrzymywać. I teraz widzimy, że Jesus podaje do Martinelliego, który ma 1-1 i po tym podaniu idzie wypełniać pole karne. Natomiast Martinelli na tyle długo znajdował się w tej przestrzeni bocznej, że zdążył dobiec jeszcze ten obrońca, więc Zinchenko musiał dać wsparcie utrzymujące, piłka do tyłu. No i w tej sytuacji ma przestrzeń, żeby dalej atakować, ale jeśli ktoś tutaj by jeszcze do niego doskakiwał, po prostu gralibyśmy, szlibyśmy w utrzymanie. Rotacja z 11 do szerokości nie występowała jakoś bardzo często, właśnie stąd ta mała liczba dośrodkowań. Natomiast też czasami się pojawiała, raczej było to bardziej sytuacyjne i ze względu na to, że w całym zespole Arsenalu występowało bardzo dużo rotacji na różnych pozycjach. I najczęściej występowało to tak, że
Graniszczaka uzupełniał pozycję Zinchenki, Zinchenko szedł szeroko, a Martinelli wypełniał pole karne. I teraz możemy to zobaczyć. Tutaj akurat Trossard z piłką wchodzi do środka, Szaka zabezpieczenie ataku, Zinchenko na szerokości. I tak też wracając, sytuacja, po której padł gol. Kolejna sytuacja, Martinelli z piłką z bocznego sektora wprowadza do środka, Zinchenko robi obieg zewnętrzny i też może dostać piłkę. Tutaj chyba jest, no nie jest to Graniszczaka, ale prawdopodobnie jest gdzieś tutaj i też uzupełnia właśnie pozycję Zinchenki w zabezpieczeniu ataku. I ostatnie zachowanie w momencie finalizacji gry, podanie finalne. I to była kolejna rzecz obok tych właśnie przyspieszeń, która cechowała tego zawodnika i wykonywał ich bardzo dużo, dzięki czemu miał właśnie dużo tych asyst z drugiego stopnia, czy bezpośredniego wpływu na zdobywanie bramki, bo w takich sytuacjach, gdzie przeciwnicy bronią w 11 pole karne, był w stanie znajdować podania do nogi właśnie w pole karne. Raczej nie dośrodkowywał, tylko starał się znajdować te podania, czy to prostopadłe, czy w nogę penetrujące. Tutaj mamy kolejny przykład. Dokładnie takie podanie przeszło. Kolejny przykład. Między dwoma przez bramkę ludzką do wbiegającego. Kolejna sytuacja zakończona golem. I ostatnie już działanie, ostatni już moment, moment gry, reakcja na stratę w fazie ataku. I tutaj celem jest przejście do fazy obrony i jak najszybszy odbiór piłki, jak najszybsze przejście do działań obronnych. I w tej reakcji na stratę można było wyróżnić trzy zachowania nie tyle zawodnika, co całej drużyny, ale każdy indywidualnie też musiał po prostu te zachowania wykonać. I pierwszym z nich jest doskok do przeciwnika. I kiedy ten doskok do przeciwnika mógł następować? Tutaj mamy opis, że moment doskoku mógł następować, kiedy Zinchenko jest najbliżej, kiedy przeciwnik nie kontroluje piłki lub kiedy ma zabezpieczenie partnera za plecami. W tej sytuacji tutaj Zinchenko jest w tej przestrzeni, Trossard tutaj straci piłkę i Zinchenko od razu doskakuje, bo te wszystkie rzeczy są spełnione. Jest najbliżej akcji, ma zabezpieczenie środkowego obrońcy i przeciwnik nie do końca kontrolował piłkę, bo ona była odbijana, więc od razu automatycznie doskok do przeciwnika i chęć odbioru piłki. I tutaj bardzo podobnie, jest najbliżej i przeciwnik nie kontroluje piłki, bo ta piłka jest odbijana, więc zostawia zawodników, których nawet ma za plecami, bo wie lub spodziewa się, że jest w stanie zabrać tą piłkę. I tak rzeczywiście się działo. Kolejne działanie, opóźnianie przeciwnika. Jak mogliście zobaczyć na animacji, występuje, kiedy jest niedowaga. I teraz to jest pierwsza grafika, było podanie do przeciwnika i w tej sytuacji Zinchenko, jak widzimy, może doskoczyć, ale jeśli ocenia sytuację, jeśli on tutaj przegra doskok i przeciwnik zdobędzie przestrzeń, to będzie miał albo sam na sam z środkowym obrońcą, albo 2 na 1, albo 2 na 2, czyli sytuację bardzo niebezpieczną. Więc podejmuje decyzję, że nie doskakuje, nie podejmuje próby odbioru piłki, tylko jak najszybciej przechodzi do odbudowania, do obniżenia pozycji. I teraz widzimy finalnie, jak ta sytuacja się zakończyła. Czyli Zinchenko był w stanie wbiec przed przeciwnika, dwóch stoperów zdążyło się wrócić. Mamy przewagę liczebną, jeszcze wrócił się środkowy pomocnik, który stracił piłkę i dopiero w tym momencie następuje próba odbioru piłki. I teraz też moment, gdzie z opóźniania gry przechodzimy do odbudowy, bo opóźnianie gry jest takim takim działaniem, można powiedzieć, przejściowym, bo z tego opóźniania musimy w końcu coś zrobić. Albo z opóźniania przejdziemy do doskoku, tak jak na tej grafice było opóźnianie i doskok, albo z opóźniania przeciwnika przejdziemy do odbudowania struktury, bo po prostu wycofamy się, a przeciwnik zmieni na przykład stronę, albo wycofa się z atakowania danym sektorem. Przeciwnik ma przewagę liczebną w tej sytuacji, więc obniżam.
i odbudowanie struktury. Ostatnie działanie w reakcji, moment odbudowy zawsze następuje, kiedy nie jest najbliżej piłki. Zawsze, kiedy przeciwnik ma właśnie tą piłkę tutaj opanowaną i nie mamy zbudowanej przewagi. Wtedy zawsze następuje odbudowanie ustawienia. I tak jak mówiłem na początku tej prezentacji, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy na boisku, reakcje na straty są takie same, czy reakcje na odbiór. Bo tutaj jesteśmy na połowie przeciwnika, tracimy piłkę i jest moment odbudowy. I tak samo jest tutaj, jesteśmy koło swojego pola karnego, tracimy piłkę, więc jest moment odbudowy, bo nie jestem najbliżej piłki. Więc to ocena tej sytuacji decyduje o tym, jakie podejmiemy działanie, a nie to, gdzie się znajdujemy na boisku. Jeśli chodzi o fazę ataku, to na tym kończymy. Natomiast przejdziemy teraz do fazy bronienia. To już tłumaczyliśmy, więc od razu przejdziemy do zachowań Arsenalu. I w momencie kierunkowania gry, czyli kiedy piłka znajdowała się w strefie zero, Arsenal zakładał wysoki pressing z aktywnym atakiem na przeciwnika i chęcią jak najszybszego odbioru piłki. I Zinchenko jako boczny obrońca miał tutaj kilka działań. To było ustawienie pomiędzy, z którego mógł podjąć kilka kolejnych działań lub wyjście wyżej za przeciwnikiem. I rozróżniałem to ze względu na to, że ustawienie pomiędzy występowało najczęściej przy otwarciu gry. Jeśli przeciwnik otwierał krótko, to wtedy następowało wyjście wyżej za przeciwnikiem, bo całym zespołem Arsenal chciał presować. I teraz będziemy sobie te zachowania po kolei pokazywać. Atak przeciwnika na szerokości, kiedy piłka jest uderzana, kiedy piłka jest zagrywana długa z otwarcia gry, to Zinchenko wyskakuje, chce walczyć o piłkę z zawodnikiem, do którego jest zagrywana piłka, jeśli to jest po jego stronie. Ochrona przestrzeni za plecami. Jeśli piłka nie jest zagrywana do bocznego skrzydłowego, tylko po prostu w przestrzeń, to po to było zachowanie tego ustawienia pomiędzy, żeby on nie dostał piłki za plecy i mógł ją sobie spokojnie opanować, czy zagrać do bramkarza, czy po prostu wybić. I ostatnie działanie z ustawienia pomiędzy, czyli asekuracja środkowego obrońcy. Jeśli środkowy obrońca decydował się na wyjście w przód i walkę o górną piłkę, to Zinchenko i pozostali obrońcy reagowali obniżeniem swojego ustawienia i asekuracją pleców tego, który walczył o piłkę. Jeśli chodzi o wyjście wyżej za przeciwnikiem, to tak jak mówiłem, jeśli jest zagrana piłka krótko, to wychodzimy wyżej i chcemy tą piłkę jak najszybciej odebrać. I teraz mamy to na przykładzie grafiki w meczu z Crystal Palace. Crystal Palace odważyło się otworzyć krótko. Zinchenko wychodzi bardzo wysoko za przeciwnikiem, za skrzydłowym, który nisko zbiegł do rozegrania. Chęć jak najszybszego odbioru piłki. I podobnie kierunkowanie gry, ale już nie po otwarciu, tylko w trakcie gry, jest zagranie do skrzydłowego, który obniżył. Zinchenko po prostu idzie za nim wysoko, wypycha cały czas do tej bazy strefy zero i tam jest chęć podjęcia pojedynku i odzyskania piłki. Zamykanie gry, strefa 1, strefa 2, czyli jeśli piłka znajduje się w tych strefach, to przechodzimy do momentu zamykania gry i tutaj celem jest wypchanie przeciwnika do strefy 0 z powrotem lub w sektory boczne i ponowne próby odbioru, czyli tak jak tutaj było na tej grafice, kierunkowanie gry i zagranie, więc wyjście wyżej. I bardzo podobnie, jeśli piłka jest tutaj, czyli już jest minięta pierwsza linia pressingu, którą tworzy tych dwóch zawodników, no to mamy wypychanie z powrotem do strefy zero. Idzie Zinchenko z nim i chce, żeby on podał piłkę do tyłu. Okej. Działania zawodnika, utrzymanie ustawienia i bronienie bocznego sektora. Utrzymanie ustawienia występowało w sytuacji, kiedy piłka była grana drugą stroną. Wtedy Zinchenko utrzymywał ustawienie. A bronienie bocznego sektora występowało, kiedy piłka była po jego stronie. Zaczniemy od
utrzymania ustawienia. Piłka jest. Okej, okay, piłka jest teraz tutaj. Będzie zagrana tutaj. Więc jest powrotem w bazie 0 i mamy ustawienie pomiędzy. Czyli tutaj było to wypychanie, cel zespołu, wypychanie z powrotem do bazy 0. Piłka znowu znajdzie się w bazie 0, więc jest ustawienie pomiędzy, cała czwórka ze sobą. I tutaj jest ta sytuacja, o której mówiłem, czyli piłka jest po drugiej stronie. Cały czas utrzymanie ustawienia w czwórce obrońców, blisko siebie, tak żeby żadna piłka nie była w stanie przejść między sobą. I bronienie bocznego sektora, dość ciekawe zagadnienie, dość ciekawe działanie, o którym myślę, że może kogoś teraz obrażę, niewielu wie i niewielu przekazuje swoim zawodnikom. Natomiast chodzi o nie obserwację, ale nie reagowanie na piłkę, tylko reagowanie na ruchy przeciwnika. I nie jest to raczej do wykorzystania w piłce nożnej dziecięcej czy młodzieżowej, ale już na pewno w juniorskiej czy seniorskiej, tak? Bo celem zespołu jest nie stracić bramki w tej sytuacji, bo zaraz będziemy przechodzili pewnie do pola karnego, przeciwnicy chcą wejść w pole karne, więc mnie nie interesuje podana piłka tutaj, tylko tego obrońcę interesuje to, że przeciwnik robi ruch za plecy, więc idę z nim i chcę zabrać piłkę. I teraz wam to pokażę na grafikach. Czyli w tej sytuacji to jest ten zawodnik z piłką. Tutaj jest zawodnik, do którego pójdzie podanie. I Zinchenko wie, że tutaj jest duża przestrzeń, więc reaguje najpierw ruchem w tą przestrzeń, żeby nie dostać piłki za plecy. I to widzimy na kolejnych grafikach. Było podanie, jest ruch przeciwnika w tą przestrzeń, jest ruch Zinchenki w tą przestrzeń, żeby nie dostać podania za plecy. A jednak często albo się na tą piłkę zapatrzy zawodnik, albo po prostu będzie chciał iść za podaniem też obrońca, a to nie jest dobre zachowanie. Widzimy, że tutaj dzięki temu, że poszedł, nie było przestrzeni na zagranie piłki i akcja straciła tempo. I tutaj bardzo podobnie w bocznym sektorze. Jest jeden na jeden ze skrzydłowym, ale boczny obrońca czy środkowy pomocnik robi obieg zewnętrzny, więc Zinchenko zostawia zawodnika z piłką dla środkowego pomocnika, a on reaguje na ten obieg, żeby nie dostać podania za plecy. Ok, i ostatni moment gry w obronie, obrona pola karnego. Cel zapobiegnięcie utracie gola poprzez skuteczną obronę pola karnego. I Arsenal bronił pole karne w trójkę obrońców. Jeden wychodził do piłki, jeden środkowy pomocnik schodził uzupełnić tą przestrzeń, a jeden był w polu karnym, ewentualnie dwóch, ewentualnie jeszcze skrzydłowi, którzy mogli uzupełnić. Chodziło o to, żeby po prostu to pole karne wypchać zawodnikami, tak żeby nie dopuścić do podania i przejęcia piłki przez przeciwników. I tutaj mamy dwa działania zawodnika. Bronienie 1 na 1, czyli jeśli piłka była w jego sektorze, po jego stronie, to było bronienie 1 na 1, wsparcie 11. A jeśli piłka była z drugiej strony, to on zawężał do tej trójki, tak jak jest tutaj dwójka, co też będzie później pokazane. Czyli w sytuacji 1 na 1 zawodnik nie podejmuje, jeśli chodzi o to zachowanie, jeśli chodzi o model gry Arsenalu, w sytuacji 1 na 1 zawodnik nie podejmuje decyzji o próbie odbioru, blokuje jedynie wejście w pole karne i dopiero jak ten zawodnik naprowadza na wejście w pole karne, to jest próba odbioru, plus jest jeszcze zawsze wsparcie innego zawodnika. Tutaj to jest środkowy pomocnik, a tutaj to już będzie skrzydłowy, czyli od razu jest zejście tego skrzydłowego do wsparcia i dopiero jak jest przewaga, to mogę bardziej zabierać, mogę przejść do działań w odbiorze, w doskoku. No i kolejny raz. Czyli jak było 1 na 1, to nie odbieram, czekam na wsparcie. Jak jest wsparcie, to jest próba zabrania piłki. Natomiast kto oglądał Arsenal i oglądał ten mecz, to wie, że w tej sytuacji niestety padł gol w 42 sekundzie. To jest właśnie ten gol na 1-0. Mimo dobrego zachowania, źle zostało obronione pole karne i tam ta piłka gdzieś przeszła.
I drugie zachowanie, czyli zawężenie w trójkę w polu karnym, to jest to zachowanie. I widzimy, że jeśli piłka jest w prawym sektorze Arsenalu, szybkie zawężenie zawodników i już mamy tą trójkę. Jeden zawodnik przed polem karnym i jeden odbudujący przestrzeń, gdzie wyszedł boczny obrońca. I kolejny raz piłka z tej strony, wychodzi boczny obrońca, schodzi środkowy pomocnik, jest środkowy pomocnik przed i jest zawężenie w trójkę. Zinchenko, zawężenie w trójkę. Jeśli chodzi o reakcję na odbiór, to celem było przejście jak najszybciej do fazy ataku i już zdobycie bramki. I tutaj też były dwa takie wyróżniające się działania, czyli atak szybki prowadzeniem, podaniem lub biegnięciem. I drugim działaniem było utrzymanie piłki i podobnie jak przy reakcji na stratę, uzależnione to było od oceny sytuacji, a nie od przestrzeni na boisku. Tutaj mieliśmy prostą animację, teraz będziemy mieli screeny. I klasycznie zaczynamy od tego. Przeciwnik prowadzi piłkę. Było podanie do zawodnika. Wyjście wyżej, to o czym mówiliśmy. Jest odbiór piłki. Zdobył Zinchenko plecy tego przeciwnika, bo on tam się przewrócił. Jest przestrzeń do ataku, więc wprowadzam piłkę, prowadzę do skupienia. I to jest atak szybki prowadzeniem. Atak szybki wbiegnięciem. Partner ma przestrzeń do prowadzenia. Mogę dać wsparcie, te rzeczy oceniam, więc wbiegam, dając wsparcie dla zawodnika z piłką. Bardzo ważne jest czytanie piłki, otwartej piłki, zamkniętej. I utrzymanie piłki, czyli drugie działanie w reakcji na odbiór. Jestem w bazie 0 lub w bazie 1 i nie mogę zdobywać przestrzeni. Przed sobą mam jednego przeciwnika, drugiego, trzeciego. Niekorzystne będzie zdobywanie przestrzeni, więc idę w utrzymanie piłki, w jej ochronę, żeby utrzymać i móc zaatakować innym sektorem. I podobnie tutaj był odbiór piłki przez Arsenal, natomiast nie bezpośrednio przez Zinchenkę, tylko przez Arsenal, więc od razu opcja tył, bo tutaj przeciwnik ma przewagę liczebną, więc chcemy dać opcję tył, zmienić stronę i ponowić atak innym sektorem. Jeśli chodzi o fazę obrony, to również tyle. I tak naprawdę, jeśli chodzi o całą prezentację, to tyle. Naprawdę szkoda, że nie mogłem pokazywać filmików, bo dużo ta praca na tym straciła. W końcu jest to praca analityczna, ale myślę, że jeśli tylko będziecie chcieli, no to obejrzycie sobie to, co wam prześlę w wolnym czasie i też będziecie mogli sobie tak naprawdę to wykorzystać. Więc jeśli tylko macie jakiekolwiek pytania i tak jak mówił Paweł, czy to o tą pracę, czy o studia, czy o pracę aktualną, tym czym się zajmuję, no to śmiało, proszę bardzo. Dokładnie tak, jak Fabian powiedział, zachęcamy do zadawania pytań. Wiemy o tym, że jak zawsze konkurujemy z meczami, dzisiaj Puchar Króla jest, także wiele osób będzie na pewno oglądało tego live'a z odtworzenia. No ale jeżeli będziecie, bo takie sytuacje się zdarzają, że ktoś ogląda z odtworzenia, to śmiało możecie pisać bezpośrednio do Fabiana, jak i do innych osób, które u nas występowały, albo po prostu do nas i my wtedy przekazujemy temat, albo uzyskujemy odpowiedź i też przekazujemy odpowiedź, także tych opcji na zadawanie pytań jest trochę. Ja dodam tylko, że w komentarzu dodaliśmy właśnie materiały wideo do pobrania i tak jak Fabian powiedział, jest to niestety utrudnione, no z racji praw autorskich nie możemy sobie na to pozwalać, natomiast jeżeli chcemy w celach edukacyjnych gdzieś tam się nimi posiłkować, to możemy właśnie udostępnić je na Google Drive, więc wszystkie te zachowania, które Fabian omawiał na screenach, są dostępne do pobrania i mega dobrze opisane od jednego do, już nawet nie pamiętam ilu, ale wszystko sobie znajdziecie w tym folderze, który został udostępniony i na YouTubie będzie również link w opisie dodany, tak żeby można było sobie wejść do tego folderu i zapoznać się z sytuacją dynamiczną, która ma miejsce w zachowaniach Zinchenki. No mieliśmy tutaj jeszcze sporo przywitań, Fabian, podczas kiedy ty mówiłeś.
A na YouTubie tutaj taktycznie na piłkę jeszcze napisało, że bardzo często podczas zejścia z Zinchenki do środka skrzydłowy izolował bocznego obrońcę i w boczny sektor schodziła ósemka. Charakterystyczne dla zespołów Artety, Pepa i Mareski. No i ja widzę jakby te komentarze tutaj z poziomu streama, więc może powoli będę na nie po prostu po kolei odpowiadał. Śmiało. Więc zacznę od tego, co właśnie tutaj wyświetliłeś. I racja, zdarzało się też, że w tą przestrzeń, którą zwalniał w bocznym sektorze Zinchenko, wchodziła ósemka i najczęściej to był Granitczaka. Natomiast obejrzałem wszystkie mecze i nie było to aż tak często. Najczęściej ta ósemka jednak w jego przypadku szła wyżej, żeby po prostu zwolnić tą linię podania do skrzydłowego. I tak jak tam było zaznaczone, bezpośrednie podanie do Martinellego i podobnie to było z drugiej strony. Dużo tych podań idzie bezpośrednich do Saki. I od razu odpowiem na drugie, bo jest tu zwrócona uwaga na kąt podań w bocznych sektorach boiska i rzeczywiście to jest mega ciekawe i widziałem też taki, można powiedzieć, filmik analizy, urywek analizy taktycznej Michaela Artety, który mówił o tym zawodnikom, nie wiem, czy to było zawodnikom Arsenalu, czy tam miał jakieś zgrupowanie dla zawodników młodych w Anglii, coś takiego było, to rzeczywiście tam podania do skrzydłowych nie są w nogę, tylko w środek, jakby żeby oni mogli z tą piłką od razu gdzieś wchodzić i coś dalej działać, bo najczęściej te podania bezpośrednie w nogę na skrzydło, jak obrońca dojdzie z góry, no to można tylko albo zgrywać, albo przyjmować i wejść w ochronę, natomiast te podania skośne, takie w środek, powodowały, że zawodnik mógł się uwolnić od obrońcy i wejść w środek z piłką, także to jest naprawdę mega ciekawe, natomiast tak jak tutaj zostało przytoczone, ja się zajmowałem głównie Aleksandrem w tej analizie, bo po prostu tego byłoby zbyt dużo, żeby zanalizować każdy jeden koncept, jaki był wykorzystywany przez cały sezon. No, ale myślę, że tutaj skoro taktycznie na piłkę oglądało też mecze Arsenalu i ma tutaj swoje wnioski, no to jak najbardziej możesz się odezwać do Fabiana Priw na Instagramie lub Facebooku i podyskutować na ten temat, bo wymiana doświadczeń jest jak najbardziej wskazana. Ja tylko jeszcze udostępnię, zanim tutaj będziemy przechodzić do kolejnych komentarzy, to tak jak wspominałem, materiał wideo do pobrania jest dostępny i w komentarzu znajdziecie te linki, także śmiało możecie z nich korzystać, one będą później również dostępne. To który teraz komentarz robimy, Fabian? Może po kolei, jeszcze jeden jest tutaj. Dobra. Praktycznie na piłkę. I no racja, no tak, na poziomie profesjonalnym liczy się wynik i dostosowanie do każdego kolejnego rywala. No i zachowania, które pokazałem, są uniwersalne, bo pokazałem te, które rzeczywiście się cały czas pojawiały, bo nie chciałem wyjmować jakiegoś jednego zachowania z meczu i mówić, że wow, to jest model gry Arsenalu, tylko to byłby plan na mecz Arsenalu. Natomiast te, które pokazałem, są uniwersalne i występowały w każdym meczu, bo o ile dzisiaj screeny najczęściej pojawiały się z jednego czy z dwóch meczów, to w materiałach wideo, które przedstawiałem, czy to na studiach rozumienia gry, czy na szkoleniu, które robiliśmy w Stali Rzeszów, to tam te filmiki i konkretne zachowania pojawiały się co mecz, co mecz, co mecz i po 4-5 przykładów z różnych meczów było każdego zachowania, także to są zachowania, które po prostu cały czas występowały. No i myślę, że jeśli coś jeszcze, no to jak najbardziej możesz pisać. No to jedziemy z Dawidem Paczką, który napisał, reaguje na zawodnika wbiegającego do którego momentu? Łamie linię wbiegając z nim, czy do momentu wejścia zawodnika drużyny przeciwnej na pozycję spaloną? Okej. Jeśli to zachowanie, tak jak na grafice, którą pokazałem, występowało trochę wyżej nad linię obrony, no to wiadomo, musi mocno cały czas obniżać, no bo w każdym momencie może dostać piłkę za plecy, jeśli ta piłka jest otwarta i ważne jest tutaj to czytanie piłki otwartej i zamkniętej, bo możliwe, że w trakcie tego obniżania inny partner zdąży już doskoczyć do zawodnika z piłką i jeśli piłka będzie zamknięta, to nie ma sensu obniżać dalej. No i tak samo, tak jak piszesz, no to piszesz bardzo dobrze, no bo jeśli przeciwnik wbiegnie na pozycję spaloną, to nie ma sensu już dalej za nim biec, tylko po prostu utrzymuje
linię. Chodzi o taki moment bardziej, tam pokazałem takie widoczne zachowanie, ale tutaj chodzi o takie myślenie po prostu o tym, że ten przeciwnik po podaniu bardzo często będzie chciał wbiec za nasze plecy, więc nawet zrobić ten 1-2 metry od razu, bezpośrednio, żeby być gotowym na takie zagranie. I jeśli przeciwnik nie zagra, to można wrócić z powrotem do linii i to utrzymać po prostu swoje ustawienie. No to lecimy dalej. Piotr Trinczek. Jakie zagrożenia niesie za sobą taka gra Zinchenko? Które zachowania Zinchenki przynosi Arsenalowi największe korzyści? Okej, to zacznę od drugiego. Myślę, że najlepsze takie zachowania Zinchenki, które przynoszą najwięcej korzyści, to jest właśnie ta opcja przód w budowaniu gry, kiedy on jest ustawiony nad pierwszą linią pressingu, bo niesamowicie potrafi się obracać z piłką i czytać to, czy ma presję przeciwnika, czy właśnie może się odwrócić i przyspieszać grę do przodu. I było dużo takich sytuacji, gdzie właśnie on przyjmował tą piłkę, otwierał się i od razu zagrywał w górę, więc to jest coś, co po prostu robi mega robotę w przyspieszaniu gry i mijaniu linii przeciwnika presujących. Popularny chyba packing, tak się to nazywa, mijanie linii przeciwnika, mijanie przeciwników podaniami. A jakie zagrożenia niesie za sobą taka gra Zinchenki? Jeśli chodzi o jego ustawienie, no to przeciwnicy przy odbiorze piłki w momencie budowania mogą wykorzystać boczne sektory, które są zwolnione, bo to jest po prostu nie tyle taka gra Zinchenki, co ustawienie zespołu, nie? Jeśli jest zespół ustawiony 3-2-5 i ci skrzydłowi są bardzo wysoko, no to te boczne sektory są zwolnione i jeśli tam były posyłane piłki, no to często przeciwnicy mogli dochodzić do jakichś sytuacji. Natomiast więcej Arsenal chyba tracił goli po prostu w bronieniu niż w stratach piłki, bo raczej był na tyle dobrym zespołem, że był w stanie z tą piłką bardzo łatwo wychodzić wyżej. No chyba, że grali z najlepszymi zespołami, tak jak City czy w tamtym sezonie jeszcze Liverpool. No i to, co jeszcze Zinchenko nie tyle taktycznie, co po prostu umiejętnościowo nie do końca sobie radzi dzień na lewej obronie, co uwidacznia każdy mecz z Liverpoolem i jego pojedynki z Salahem. Dobra, to w sumie Rafał Górski pytał chyba podobnie. Jakie dostrzegasz deficyty w działaniach indywidualnych w obronie u zawodnika, bo jednak jest to zawodnik, który słabiej broni niż atakuje. No dokładnie, no to przed chwilą chyba właśnie to powiedziałem. Nie widziałem tego pytania, więc wyprzedziłem trochę. No ale w 100% się zgadzam. Zawodnik zdecydowanie słabiej broni niż atakuje. Natomiast myślę, że to jest taka filozofia i idea po prostu gry, że chcemy atakować, chcemy być jak najlepsi w fazie ataku i strzelimy więcej goli przeciwnika. W tym sezonie to nie do końca działa, ale w sezonie, który ja analizowałem i o którym jest ta prezentacja, no to bardzo często te mecze się kończyły wynikami 3-2, 4-2, 6-0 i Arsenal zawsze był gdzieś w stanie zdobyć więcej bramek. No ale te deficyty zdecydowanie są widoczne i jeśli grają przeciwko mocnemu zespołowi, który ma bardzo dobrych skrzydłowych, takim jakim był Salah, czy jak musiał grać na Bernardo Silva, jeśli nie pomyliłem, jest trochę Silv w piłce nożnej, to rzeczywiście miał duże problemy. To jeszcze taktycznie na piłkę, a propos tego, jak daleko obniża boczny obrońca, ja bym powiedział, że to ustawienie Zinchenki i cała struktura jest świetna przeciwko kontratakom, wąsko piątka zawodników i możliwość szybkiej reakcji na doskok w każdy sektor. Tak, no to ja się zgadzam. Właśnie to jest to ustawienie w tej fazie na przykład finalizacji 2-3-5, gdzie jest ten stożek zbudowany i tak naprawdę jedyne piłki dłuższe, które można zagrać, no to jest w boczne sektory, no ale raczej tam nikt nie zostawia zawodnika, tylko bronią przeciwko Arsenalowi 11 zawodnikami, więc nawet jak tam zagrywają, mając takich szybkich środkowych obrońców, jakimi jest Gabriel czy Saliba, po prostu rzadko nadziewają się na kontry i dzięki temu są bardzo w stanie zabezpieczyć atak i szybko odbierać piłkę po jakiejkolwiek stracie, więc tutaj się w 100% zgadzam. Jakby widzę, że taktycznie na piłkę naprawdę oglądał Arsenal i dobrze rozumie jego sposób i filozofię gry.
Dlatego mówię, że zachęcam do kontaktu, ewentualnie priv, być może też jakieś materiały ma powycinane do tego, żeby się nimi podzielić, no bo to wzbogaca po prostu każdego warsztat trenerski. I mamy jeszcze jedno pytanie od Sebastiana. Czy nie uważasz, że model gry i udział w nim Zinchenki nie jest zbyt ofensywny, bardzo mocno narażający na kontry przeciwnika? Uważam, że jest bardzo ofensywny. Czy zbyt ofensywny? No, ciężko mi powiedzieć. Ja zawsze jakby byłem fanem takiej właśnie gry ofensywnej, ciągłego pressingu, więc fajnie, że na tym poziomie piłki profesjonalnej też to się zdarza. I tak, no są narażeni na kontry, ale też mają sposoby na to, żeby do tych kontr w ogóle nie dopuszczać. I fajnie, że tak grają, bo naprawdę przyjemnie się to oglądało. Przynajmniej w tamtym sezonie, w tym może jeszcze będzie przyjemnie. Teraz chwilowa zadyszka, ale tak to w piłce bywa, tak to w piłce No, bywa. Każdy musi mieć kiedyś zadyszkę. Dokładnie tak. Słuchajcie, więcej komentarzy tutaj nie widzę, także dziękujemy wszystkim za aktywność i obecność. Dajcie tutaj jeszcze trochę otuchy Fabianowi w komentarzach oraz w lajkach, serduszkach pod tym wideo. Chociaż jeszcze widzę tutaj Michał Goryczka napisał, czy też masz wrażenie, że w tym sezonie rzadziej występuje rotacja w bocznym sektorze podczas budowania, w szczególności w strefie niskiej i średniej? Jak grał Granit z lewą nogą, częściej schodził w boczny sektor niż Rajs, częściej w środku? Wydaje mi się, że to też przez ilość transferów i profil tych zawodników, którzy przyszli, oni muszą się nauczyć po prostu modelu gry. I też Zinchenko znowu miał kontuzję na początku sezonu, teraz znowu ma kontuzję, więc myślę, że po prostu nie do końca jeszcze czują swoje miejsca na boisku, tak jak powinni, no ale jakby nie ja siedzę w szatni, nie? Więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast takie są moje domysły, że po prostu może nie mają ze sobą na tyle jeszcze zgrania, żeby to tak wyglądało. Jednak Granit był w Arsenalu bardzo długo. Zinchenko przyszedł i po prostu miał grać tak, jak grał dotychczas. I myślę, że to głównie o to chodzi, nie? Że tam było te 96% w pierwszym składzie, 27 meczów, a 11 tych opuszczonych, no to raczej była tam ta druga część sezonu, więc mieli mnóstwo czasu, a tutaj na początku był Jürgen Timber, później przez chwilę Zinchenko, kilka razy Tomiyasu, w ostatnich meczach Kiwior, jakby cały czas jest rotacja na lewej obronie, a myślę, że żaden z tych zawodników nie jest w stanie grać tak, jak Zinchenko gra w środku, wchodząc. Więc tak, uważam, że występuje to rzadziej. No i pięknie. Słuchajcie, wiemy, że niektórzy też teraz mogą być w 30 minucie dopiero tego live'a, bo odpalili go z opóźnieniem i będą się pojawiały takie komentarze. No to będziemy na nie na bieżąco odpowiadać. Na teraz wszystkie widzę, że są odhaczone przeze mnie, także jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za obecność i aktywność. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki Tobie również, Fabian, za podzielenie się wiedzą. Również tutaj publicznie, no bo miałeś okazję też występować jako absolwent u nas na studiach na Extra Trainer Masters. No i co, mam nadzieję, że no widzimy ja też jeszcze chciałem właśnie bardzo podziękować, że niektórzy byli do końca i za te komentarze, także super. Mam nadzieję, że chociaż jedną rzecz wyciągniecie dla siebie i swojej pracy. Też mamy taką nadzieję, zresztą teraz jeszcze sobie przypomniałem, że w sumie jeszcze tak trochę nieoficjalnie, chociaż już powoli na stronie zostało wszystko zaktualizowane, związane jest to z zapisami na nasze najnowsze edycje studiów podyplomowych Rozumienie gry, analiza taktyczna i psychologia w pracy trenera. Także pewnie będziemy to dopiero w lutym oficjalnie komunikować, ale jak ktoś jest z nami dzisiaj live i chciałby już się zapisać na studia, to jak wejdzie na te strony, to na 99% linki tam już działają, możecie przeczytać szczegóły, kto jest prowadzącym, jak wygląda program. Nie ma chyba jeszcze tylko uzupełnionych dat zjazdów, ale one na pewno będą też pod koniec lutego albo w połowie lutego uzupełnione.
Natomiast wszystkie szczegóły tam możecie sobie znaleźć. To jeszcze kilka fajnych komentarzy. Sebastian, dzięki za analizę. Fajnie jest wyłapać kilka zasad, które do tej pory bagatelizowałem. Powodzenia. Przemek Kuca, dzięki Fabian. Alan Wyrazik, dzięki Fabian. No, ekipa ze Stali tutaj mocna dzisiaj widzę. Grzegorz Kopernicki, dzięki Fabian. Tak jest, ekipa ze Stali wspierająca, także pozytywnie. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej. Cześć.